Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Będziemy dzisiaj rozmawiać o EC. No i ze względów takich, że przy EC niezbyt wiele jest do pokazywania, to pomyślałam, że pokażę się wam ja. Nosorożec, proszę bardzo. O Jezus. Więc poszłam na łatwiznę i usiadłam w tym samym miejscu, w którym siedzieliśmy w Q&A, ale tym razem spięłam włosy. Plus 100 do IQ. Nie będzie mnie denerwować grzywka. No i właśnie. Będziemy rozmawiać o EC i ja bym chciała, żeby ten temat był jak najbardziej zrozumiały, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają, więc chciałabym to wszystko wytłumaczyć od początku. Więc zaczniemy od tego, co to jest hydroponika. Tak, hydroponika jest to uprawa bezglebowa w wodzie. Tak, tutaj nie ma gleby, tutaj nie ma ziemi. Nasze podłoże, o ile z niego korzystamy, bo nie musimy, jest podłożem jałowym. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że nie ma ono minerałów, nie ma w sobie soli mineralnych, więc to my w postaci tego EC, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, będziemy musieli dodawać to EC. I to się właśnie mi ruszył statywem. Dziewczyno, to i tak mozolnie stoi, mozolnie ustawione. Nie gryź tego, nie rusz tego. Nie liziu. Dziewczyno. No właśnie, więc ze względów takich, że nasze podłoże jest jałowe, to my musimy dodawać te minerały i będziemy je właśnie dodawać w postaci EC, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jak już mówiłam, w hydroponice wcale nie musi być podłoża. Możemy naszą roślinę umieścić korzeniami w akwarium, jest to wtedy akwaponika. Możemy naszą roślinę umieścić, wiecie, w jakimś koszyku hydroponicznym. Włączyłam ten super mini nawilżacz powietrza, no nie? I słyszę, że już mi się leje. Przestraszyłam się tego. W każdym razie możemy na przykład umieścić naszą roślinę w jakimś koszyku hydroponicznym, w jakimś dużym pojemniku, w którym to w jego, że tak powiem, dolnej części będą znajdować się dysze, z których to co pewien czas z pewną częstotliwością te dysze będą wytryskiwać na nasze korzenie wodę z nawozem, wtedy to jest aqua. Co ty robisz, Tosiek? I wtedy taka uprawa nazywa się aeroponiką. No i wracając jeszcze na chwilę do tych podłoży, tak jak już mówiłam, one są wszystkie jałowe. Najbardziej popularnymi podłożami jest po prostu keramzyt, lechuza, ceramis, no ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to wszystko mieszać według potrzeb, prawda? Mieszać keramzyt z perlitem, z ceramisem, z wermikultem, wermikulitem, czy jakoś tak. No cokolwiek chcecie sobie zmieszać, to wszystko będzie w porządku. Więc to już powinno dać wam do myślenia, że jakby każdy z nas, jest to bardzo prawdopodobne, że będzie miał swoje rośliny w czym innym w tej hydroponice, prawda? Więc jakby jest mnogość, różnorodność wyboru tego, co zrobicie, jak zrobicie, w czym zrobicie, byle nie było ziemi, tak? Byle była woda. No właśnie. No i ze względu na to, że tak dużo jest możliwości, to można by było powiedzieć, że to wszystko jest co innego. No właśnie nie. To wszystko jest to samo, bo łączy nas jedno. Łączy nas pH i łączy nas EC. pH dla wszystkich nas jest stałe tak naprawdę i tutaj nie ma o czym rozmawiać. W hydroponice pH musi być w przedziale między 5,5 i 6,5. Ze względów takich, że wszystko to, co będzie powyżej 6,5, czyli co będzie pH takim, wiecie, neutralnym, albo będzie szło w stronę zasadowego, będzie totalnie bezzasadne co do tego EC, które my będziemy dodawać. Dlaczego? Otóż dlatego, że nasza roślina nie jest w stanie pobierać minerałów tak dobrze i tyle w momencie, kiedy jest uregulowane to pH. Dlatego tak ważna jest ta regulacja. No i wiadomo, wszystko co będzie poniżej 5,5 to już będzie zdecydowanie za kwaśne. No i będzie korzeniowa buba. Także generalnie wiecie, trzeba się trzymać w tych widełkach między 5,5 i 6,5. To takie, no już totalne uproszczenie. Najlepiej by było, gdyby to było 5,8. Wtedy jest największa, że tak powiem, pobór przez roślinę minerałów. Mi się wydaje, że ja co chwilę tracę ostrość, ale ja nie potrafię nic z tym zrobić. I tak mam przednią kamerę ustawioną, żeby coś widzieć. Może ja powinnam jakoś inaczej usiąść? Przesunęłam się w tą stronę, ale teraz odnoszę wrażenie, że jestem jeszcze bardziej nosorożcem niż jestem naturalnie, więc jednak wracamy do tego poprzedniego ustawienia. Więc tak jak widzicie, pH jest stałe dla wszystkich i jakby no tutaj nie ma o czym dyskutować. Natomiast jeżeli chodzi o EC, to dla nas, czyli dla osób, które uprawiają rośliny ozdobne w hydroponice, to EC, no tak, takie normalne to jest 1200, prawda? Natomiast my i tak sobie na samym końcu omówimy,
niektóre kwestie, co do tego, co niektóre rośliny lubią. Najbardziej boli mnie w tym wszystkim to, że naukowcy nie chcą badać roślin w hydroponice typu, wiecie, nie, monstera, filodendron, jakieś tam epipremna, nie wiem, z roślichy, cokolwiek. Te wszystkie badania, które były prowadzone już x lat temu, były na pomidorach, paprykach, wiecie, konopiach i tak dalej, prawda? Więc generalnie fajnie, bo to daje nam jakąś podstawę. Tyle tylko, że to są rośliny sezonowe, to są rośliny krótkowieczne, tak? Nasze rośliny są roślinami długowiecznymi, więc miło by było, gdyby jacyś tam naukowcy jednak zechcieli zrobić ukłon w naszą stronę i zechcieliby pobadać rośliny, które mają w tej hydroponice żyć x lat, tak? No, więc jakby niestety jesteśmy mocno w tym poszkodowani. Więc jakby na potrzeby tego filmu na ten czas ustalmy, że EC, które dla wszystkich naszych roślin ozdobnych to jest 1200, na końcu to, że tak powiem, wyprostuje troszeczkę. No dobrze, ale żeby zmierzyć to EC, to my potrzebujemy do tego sprzętu. Otóż tak, otóż potrzebujemy konduktometru. Ja tutaj mam konduktometr z Adwy. Zostawię Wam do niego link na dole. Zatem mam również pH-metr. To są dość użyteczne urządzonka, chociaż powiem Wam, że naprawdę przez bardzo długi czas ja z tego nie korzystałam. A teraz jak już mam, to powiem Wam, że takie życie stało się przyjemniejsze. To się bardzo fajnie się to mierzy, przynajmniej wiecie, jestem świadoma tego, co robię. A to bardzo fajnie. Więc jak najbardziej, do zmierzenia EC jest nam potrzebny konduktometr i bez tego sobie nie zmierzymy. No i co on tak naprawdę mierzy, ten konduktometr, a tak naprawdę w skrócie mówiąc to EC-metr, żeby było nam wygodniej. On mierzy przewodność wody, czyli mówiąc inaczej, mierzy zasolenie tej wody. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, mierzy ile jest soli mineralnych w tej wodzie. No i właśnie dzięki temu będziemy to wiedzieć. Oczywiście, takim konduktometrem zmierzymy po prostu przewodność tej wody, samą przewodność. Jeżeli ktoś chciałby się pobawić, wiecie, bardziej konkretne testy, czyli ile w jego nawozie tak naprawdę wciąż jest, albo nie wiem, zostało, albo ile właśnie zrobił, żeby było azotu, potasu, fosforu, wiecie, boru i tak dalej, no to już niestety generalnie trzeba się posiłkować testami na przykład akwarystycznymi, które jak najbardziej takie rzeczy posiadają do zmierzenia, no ale nam tak naprawdę ogólnie jest po prostu potrzebne EC. Dlaczego? Dlatego, bo kiedy mamy nawóz hydroponiczny, to tutaj z tyłu jest napisane, ile czego on ma. I tutaj mam, jak widzicie, butelkę A i butelkę B, tak, jest odwrócone, bo korzystam z przedniej kamery, żeby widzieć, czy mam ostrość, a jak już do tego doszliśmy, i tak nie widzę, czy ją mam. No i patrząc sobie na butelkę A, na jej skład NPK mamy tutaj 5,03. Tak? A patrząc sobie na butelkę B, mamy tutaj 0, 3, 4, co w połączeniu daje nam 5, 3, 7. Tak? Połączenie tych dwóch butelek składnika A i składnika B daje nam 5, 3 i 7, czyli N mamy 5, P mamy 3 i K mamy 7. No to już nam daje pogląd na to, że N będzie tak średnio, prawda? P będzie tak raczej mało i K będzie dużo, prawda? Czyli będziemy tutaj, wiecie, mieć tego całkiem sporo, prawda? Więc jakby, wiecie, da się to ominąć, żeby nie obliczać tak dokładnie, ile jest tego azotu, potasu i tak dalej, fosforu, no bo jakby to wszystko mamy tutaj, prawda? No i właśnie, skoro ja już mam te butelki tutaj za sobą, to może warto też jest wspomnieć o nawozach, tak? No bo jakby wszyscy, którzy zaczynają swoją przygodę hydroponiczną, na samym początku zastanawiają się jakby nie co tam pH, nie tam co EC, co to mierzyć, po co to mierzyć. Raczej wszyscy zastanawiają się nad tym, czy roślinę X mogę przestawić sobie z ziemi do hydroponiki. No i moja odpowiedź zawsze brzmi: możesz. Bo jeżeli roślina rośnie w ziemi, to tak samo będzie rosła w hydroponice. Dlaczego? Bo to jest po prostu uprawa alternatywna. To jest nic innego. To jest tak z parzeniem kawy. Prawda? Możecie to zrobić w ekspresie i mieć espresso, espresso. A możecie to równie dobrze zrobić, nie wiem, we French pressie, tak? Czy czym innym i to też będzie kawa, też będzie smaczna. Może będzie troszeczkę inna, no ale to wszystko się różni, prawda? Więc jakby na samym początku ludzie nie zastanawiają się nad nawozami, nad pH, EC i tak dalej, nad jakimiś tam miernikami, wskaźnikami, w ogóle tym wszystkim, tym całym hałhałem, tylko czy oni mogą daną roślinę przełożyć? Możecie.
Tak, wszystko jedno, co to jest. Ja nie muszę wiedzieć, co to jest. Jak rośnie w ziemi, będzie rosnąć i w hydroponice. Znaczy, wiecie, w teorii, prawda? Bo w praktyce okazuje się, że bardzo często my kupujemy rośliny, które są chore. One wyglądają na zdrowe, a po 3 dniach okazuje się, że zgnili z napędu, wychodzi i cała roślina nam umiera. I to jest dosłownie kilka dni, tak? Więc jakby jeżeli w przeciągu kilku dni roślina wam umiera, a nie popełniliście takiego, wiecie, naprawdę totalnego błędu na zasadzie, nie wiem, zalaliście ją wodą pod korek, tak, no to raczej to po prostu ta roślina była chora. Ale biorąc pod uwagę, że rozmawiamy tutaj o zdrowych roślinach, to do hydroponiki możecie z ziemi sobie wszystko przenieść, co tylko chcecie. No i właśnie, nawozy. Bo, że tak powiem, już te roślinki do hydroponiki macie przeniesione, no i nawozy, tak? Ja przez dłuższy czas jechałam na nawozach marketowych. Można? Można. Wiadomo, że można, prawda? Efekty teraz po czasie widzę, prawda? Znaczy, jak wiecie, jak tylko przerzuciłam się na nawozy hydroponiczne, to w bardzo krótkim czasie ja zauważyłam, że jest różnica. Dziewczyny! Się tłukły, no. Szalone. No właśnie, więc jakby nawozy. Ja jechałam przez bardzo długi czas na nawozach marketowych, więc te wszystkie początkowe filmy, no nawet bardzo dużo tych filmów, tak, to wszystkie są na nawozie z marketu, więc jakby można. Więc na samym, ja się cały czas upieram przy tym i cały czas upierać się przy tym będę, że na samym początku waszej drogi hydroponicznej wykorzystajcie z nawozów marketowych. Wy się poznajcie z tą hydroponiką, czy wy w ogóle chcecie w niej być. Bo to jest żadna sztuka wydać, wiecie, 200 zł na nawozy, dodatki i tak dalej, ze 300 czy tam 400 zł na mierniki pH, mierniki ECA. Po miesiącu czy dwóch okaże się, że jednak wam nie pasuje ta hydroponika, że to nie pasuje do waszego stylu życia, że nie wiem, że to jest zbyt kłopotliwe, że za dużo trzeba przy tym chodzić, czy cokolwiek, no powodów może być mnóstwo. Więc jakby ja uważam, że do momentu, kiedy wy nie pokochacie się z tą hydroponiką, to używajcie nawozu z marketu. A potem, kiedy wy już poczujecie, że dobra, ja zostaję w tej hydroponice, to mi się sprawdza, to działa, to wtedy sobie kupcie nawóz hydroponiczny. No i teraz tak, nawozów hydroponicznych, no jest dość spory wybór, bo jakby... No na to jest, że tak powiem, popyt, więc jak jest popyt, to jest podaż i tak dalej, więc jakby wiecie. Ja korzystam z kanny, tak jak już pokazałam. To był mój świadomy wybór na samym początku, ze względu na to, że kanna miała sporo różnych dodatków, tak? W tym miała rizotonik, z którego ja strasznie chciałam korzystać, i w tym miała kannazem, z którego ja strasznie chciałam korzystać, więc jakby dla mnie kanna wygrała w plebiscycie tych wszystkich innych nawozów. Dodatkowo to są nawozy dwuskładnikowe, tak? Składnik A i składnik B. Są również nawozy hydroponiczne jednobutelkowe i trzybutelkowe. No i na czym polega różnica między tym wszystkim? No generalnie oczywiście poza tym, że tutaj kanna ma taki system butelkowy, czego nie zauważyłam u żadnego innego producenta, między oczywiście ceną i ilością tych butelek, no to generalnie powiem wam tak. Jeżeli chodzi o nawóz jednobutelkowy, hydroponiczny, czyli to jest no, najbardziej popularny, chyba jest tam z Hessi, on nie jest zbyt dobry. Ze względu na to, że nie bez powodu te nawozy są dwu- lub trzyskładnikowe. W każdej z tych butelek są inaczej porozdzielane minerały, ze względu na to, że na przykład nie można łączyć ze sobą w jednej butelce wapnia, magnezu, siarki, no bo to będzie ze sobą wchodzić w reakcję, więc w Hessi na przykład nie ma takich minerałów, a szkoda, prawda? Więc jakby generalnie nie bez powodu to jest ze sobą rozdzielane, bo to są koncentraty, tak? Tego bierzemy dosłownie kilka mililitrów na litry wody, więc to jest skoncentrowane, dlatego one nie są ze sobą w jednej butelce, bo gdybym ja to ze sobą połączyła, one zaczęłyby się ze sobą krystalizować, więc byłyby nieużyteczne, prawda? Więc jakby to nie jest chwyt marketingowy, że to jest podzielone na dwie butelki, to po prostu musi być ze sobą rozdzielone, żeby te składniki nie były ze sobą jednocześnie, bo one ze sobą jednocześnie być nie mogą. Dlatego na przykład w Hessi nie ma niektórych składników mineralnych, dlatego uważam ten nawóz za... No może i dobry na początek, tak? Ale to już wtedy nie kupujcie nawozu marketowego, tylko kupcie to Hessi, tak? I na tym sobie przejedźcie, a potem jakby zakupcie taki, wiecie, porządny nawóz hydroponiczny, który ma podział na minerały, który ma...
No właśnie. A jeżeli chodzi o nawozy, które mają 3 butelki, to według mnie do roślin ozdobnych, czyli takich po prostu zielonych, czy wiecie, kolorowych, tak, ale po prostu zielonych, czyli takich, które mają w żaden sposób nie kwitnąć i niczego wam nie dać z tego kwiatu, prawda? Na przykład, no nie wiem, tam truskawki, pomidory, papryki i tak dalej, no to to są rośliny owocujące, prawda? No ale my rozmawiamy o roślinach ozdobnych, więc na przykład, no nie wiem, jeżeli nie uprawiacie anturiów na przykład, albo nie wiem, hoi, gdzie zależy wam na kwiatach i chcecie te kwiaty, albo jakieś inne rośliny, które kwitną bez większego trudu, a ja ich nie znam, bo nie lubię kwiatków, no to jakby nawozy trzyskładnikowe są wam zbędne. Dlaczego? Dlatego, że szczerze powiedziawszy, z nimi jest trochę zachodu, bo nawóz trzyskładnikowy różnie się w różnych proporcjach się go używa, tak? Czyli pobieramy z pierwszej butelki ileś mililitrów, z drugiej butelki ileś mililitrów i z trzeciej butelki ileś mililitrów. I to nie jest tak, że to są równe części, że na przykład z każdej butelki weźmiemy po 2 mililitry. Nie, tak nie robimy, więc generalnie już na samym wstępie trzeba wiedzieć, jak się chce to, że tak powiem, pobierać, prawda? Jaki efekt chce się uzyskać, a niestety instrukcja na nawozach hydroponicznych dotyczy głównie konopi, papryk, pomidorów, wiecie, czyli od ziarenka po kwitnięcie, po zbiory, nara. Koniec, prawda? Więc jakby generalnie trzeba wiedzieć, co się robi, dlatego szczerze powiedziawszy polecam wam iść w 2 butelki, tak? Niekoniecznie w kannę, możecie wybrać coś innego, nie wiem, plagron czy coś, co chcecie, prawda? Ale generalnie wydaje mi się, że 2 butelki to po pierwsze jest rozdzielenie minerałów, więc o to nam chodzi, a po drugie jakby to jest mniej zachodu, tak? Bo z tej i z tej butelki pobieracie tą samą ilość, chyba że macie taką potrzebę, to możecie użyć jednej butelki albo drugiej butelki, tak? Bez którejś z tych 2, prawda? Możecie to robić sobie zamiennie. Tak, no i plusem oczywiście nawozów hydroponicznych jest to, że one posiadają w sobie bufor, który trzyma wam pH, który ma pomóc wam w trzymaniu tego pH. Oczywiście to jest zależne od wody, z jakiej korzystacie, no niestety, ale mają te bufory, prawda? Poza tym mają też to rozdzielenie, dlatego różnica między takimi nawozami a nawozami z marketu jest ogromna. Jest po prostu ogromna. Te nawozy hydroponiczne są jakby lepiej robione, bardziej, wiecie, przemyślane, prawda? To wiecie, to jest też lata praktyk, szczególnie u kanny, dlatego też kannę wybrałam, ale tak jak mówię, to nie ma znaczenia. Wszystkie te nawozy hydroponiczne są dobre, one się różnią troszeczkę ceną, opakowaniem, prawda, ilością tych butelek, więc jakby wiecie, wszystkie będą dobre, tylko chodzi o użyteczność, tak? Ja jestem leniwa Grażyna, więc jakby dla mnie 2 butelki, z których pobieram z tego tyle i z tego tyle samo, to wiecie, najprościej po prostu, najprościej. No dobrze, więc nawozy już ustalone mamy. Wiemy też, że na nawozach my tutaj mamy napisane NPK i żadnych biohumusów proszę mi do hydroponiki nie używać. Żadnych biowyciągów, naciągów z banana, ananasa, żadnych tam z pokrzyw wyciągów, ani nie wiem, z ziemniaka, marchewki, nic takiego proszę nie używać. Żadnych, mówię, biohumusów, nic takiego, nic bio. W hydroponice wszystko jest stałe, tak? A jakby wszystko, co jest bio, jest żywe, tak? Więc żyje, to się zmienia, to się rusza. I też na nawozach, które są bionaturalne, nie będzie nigdy NPK. Dlaczego? Bo nikt tego nie będzie liczyć. Nikt tego nie będzie sprawdzać, im się nie chce tego robić. Poza tym, wiecie, butelka mogła być w transporcie, który był bardzo gorący, prawda? Więc te wszystkie nawozy się zgrzały. Coś mogło z tego odparować, coś mogło się zmienić, coś mogło się powiększyć, mogła zajść jakaś delikatna reakcja i tak dalej. I znowu ten nawóz się zmienił, więc to, co by producent wam napisał na tym opakowaniu, mogłoby w ogóle mijać się z celem. Dlatego generalnie, wiecie, nie używamy nic, co jest biologiczne. Używamy tylko mineralnych. I przypominam, minerały nie są chemią, bo inaczej my też jesteśmy chemiczni. No i dobrze. No i ze względu na to, że producent jak krowie na rowie nam tutaj pierdzielnął napis, ile tego NPK mamy, to na tej podstawie możemy powolutku przechodzić do tego EC, które to mierzy się, jak już mówiłam, konduktometrem. Przechodzimy do magicznego momentu, w którym to będziemy omawiać EC, EC+, EC0, EC martwe, o co chodzi w ogóle. Więc bierzemy sobie wiadro, w którym będziemy rozrabiać nasz nawóz, prawda? Wlewamy do niego wodę. Ja zazwyczaj biorę wiadro i leję do niego 4 litry, a potem powtarzam to, bo schodzi mi przynajmniej z 8.
No ale nasze ECE my musimy zacząć od zmieszania naszej wody, bo korzystamy w tym przykładzie z wody z kranu, więc woda z kranu również jakieś ECE posiada, prawda? I żebyśmy my mogli dojść do ECE, które faktycznie chcemy uzyskać, no to musimy najpierw odjąć ECE naszej wody, więc musimy zmierzyć ECE naszej wody. W moim przypadku wychodzi to około 0,70, czyli bardzo wysoko. Czyli niezbyt dobrze, no ale no, taką mam wodę z kranu, więc jakby wiecie, na tym jadę, prawda? I nie zamierzam tego zmierzać, więc jakby moja woda ma ECE 70, 0,70. I właśnie ECE waszej wody to jest to ECE martwe, tak zwane ECE 0. Także generalnie zaczynamy właśnie od zera, czyli tym ECE, zmierzeniem właśnie tego naszego ECE, po to, żeby wiedzieć, ile mamy odjąć, żeby wiedzieć, jaki mamy wynik. No i w momencie, kiedy my już mamy zmierzone ECE naszej wody, co sugeruję robić po albo jakichś bardzo dużych opadach deszczu, gdzie była, wiecie, burza i dużo rzeczy spływa do wód i tak dalej, prawda? Więc jakby, wiecie, ja nie wiem, skąd macie wodę. Niektórzy mają ze studni, niektórzy mają po prostu wodę miejską i tak dalej, więc to jest różnie. Więc tak naprawdę wodę zaleca się mierzyć nie za każdym razem, bo to nie ma sensu, ale kiedy coś się wydarza, kiedy jest na przykład, nie wiem, ogromna susza, kiedy są ogromne deszcze, kiedy za każdym razem zmienia się pora roku, tak, z jesieni na wiosnę. Co ja gadam, z jesieni na wiosnę. Dobre, to by było dobre. No ale kiedy zmieniają się pory roku, tak, z wiosny na lato, z lato na jesień i tak dalej, prawda, więc jakby generalnie wtedy warto jest zmierzyć ECE, czy przypadkiem coś się nie wydarzyło, tak? No ewentualnie możecie sobie to ECE mierzyć wtedy, kiedy widzicie, że coś jest nie tak. No to warto zmierzyć, bo i tak macie ten konduktometr, i tak macie już ten ECE-metr, więc jakby wiecie, sprawdzenie sobie wody przed, to jest sekunda, prawda? No i właśnie, kiedy mamy już tą wodę zmierzoną, to musimy wiedzieć, ile tego dodać, prawda? No tak na pierwszy strzał, no to się nie za wiele się dowiemy tak naprawdę, bo w większości instrukcji na tych wszystkich butelkach jest instrukcja po prostu do, tak jak stwierdziłam, tak, do różnych konopi, pomidorów i tak dalej. No tutaj akurat u kanny jest to takie, wiecie, dość delikatne, że tak powiem, bo tutaj kanna sugeruje na litr użyć po 2 ml. Więc tak mocno delikatnie, więc na pierwszy strzał, jak nie wiecie, ile wam wyjdzie ECE z takiego właśnie zmieszania, to weźcie sobie pół, weźcie sobie po mililitrze i sprawdzicie wtedy. No i wychodzi nam, powiedzmy, aż wezmę kalkulator. Wezmę kalkulator i policzę to z wami. Gdzie tu jest jakiś kalkulator? Nie ma? Chciałabym, żeby był. No jest, kalkulator się znalazł. Dobrze, załóżmy w takim razie, że w naszym wiadrze wyszło nam ECE, takie wiecie, łączne, ogólne, prawda, wyszło nam, no nie wiem, no 1,3, czyli 1300, prawda? Od tego musimy odjąć nasze ECE naszej wody, prawda? Czyli to będzie 0,8, tak mniej więcej. Wychodzi nam 0,5 i to jest nasze ECE, po prostu ECE. 0,5, czyli to jest 500 ECE, no to wiemy, że to jest za mało, bo chcielibyśmy dojść tak mniej więcej do chociaż 1200, prawda? Do większości roślin 1200 wystarczy. Więc jakby musimy dodać jeszcze troszeczkę więcej, prawda? Musimy zapewne po prostu powiększyć o jeszcze tą samą ilość, żeby dojść do, no już nie 500, tylko chociażby 1000, prawda? Więc jest z tym troszeczkę zabawy. No ale generalnie początkowe nasze ECE, czyli to martwe ECE, czyli ECE 0, to jest ECE naszej wody, tak? Wynik końcowy, bez odejmowania ECE naszej wody, to jest nasze ECE plus, tak? Czyli w tym przypadku, w tym przykładzie wyszło nam 1300 ECE plus, prawda? Czyli z wodą, z wartością naszej wody, tak? Ale generalnie ECE w tym ECE, ECE w tym ECE tak naprawdę jest 500, czyli bardzo, bardzo niewiele. Więc generalnie to nie jest zbyt skomplikowane. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, czy tłumaczę to na tyle zrozumiale, żeby to, wiecie, ogarnąć. Tak, no ale generalnie próbując jeszcze raz, po raz kolejny wytłumaczyć to samo, musicie obliczyć ECE waszej wody, żeby odjąć to ECE od tego ECE, w którym już dodaliście nawozy, prawda?
I tak jak mówię, EC waszej wody to jest EC martwe, czyli EC0. EC, które wam wyjdzie razem z liczonym EC waszej wody, to jest EC plus, tak? To są te takie formułki, które często widać i ja widzę, że wy ich nie rozumiecie. Tak, jakby to tam wiecie. To jest tak tylko do uproszczenia, żebyśmy my między sobą wiedzieli, o co chodzi tak naprawdę. Czy wy rozmawiacie o EC, którym jest czystym EC, tak? I w naszym przykładzie wychodzi to 500, no, ale wam pokazuję, nie? To przecież będzie na odwrót, no inteligentna ja. Brawo. W każdym razie, to jest łatwe do rozmowy między nami, prawda? Czy my rozmawiamy o tym, że twoje EC wynosi 1300 i to jest czyste EC 1300, czy to jest 1300 plus, tak? Czyli jakby jeszcze trzeba od tego odjąć EC waszej wody, czyli generalnie będzie tego EC dużo mniej, prawda? Czyli już nie używasz 1300, używasz dużo mniej, prawda? Więc jakby nie jest to trudne. Obliczamy to po przecinku. Czyli jeżeli mikrosiemensów na konduktometrze widzimy 1300, to na kalkulatorze wpisujemy 1,3, prawda? Żeby to było łatwe po prostu do obliczenia. No i wiemy wtedy, że 0,5 to wychodzi nam tutaj tego 500, tak? Przez to wszystko, że naukowcy no nie bardzo robią badania na monsterach, filodendronach i tak dalej, to my musimy posiłkować się tymi badaniami, które oni do tej pory zrobili. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy oni uznali, że to już wystarczy, że temat został wyczerpany, czy nie wiem, czy nikt nie chce budżetu poświęcić na tego typu badania. Nie wiem, ale mam szczerą nadzieję, że kiedyś wezmą się za to, bo czuję się niezwykle poszkodowana, że o roślinach długowiecznych się nie myśli. Że interes jest tylko, że tak powiem, na konopiach i na pomidorach. No właśnie. No i właśnie korzystając z tych badań, które to już naukowcy, że tak powiem, opracowali i tak dalej, przebadali, no to przynajmniej dzięki temu wiemy, jakie są widełki pH, że powinny one wynosić właśnie między 5,5 i 6,5. No ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o EC, no to my musimy się posiłkować również ich badaniami i wychodziłoby z tych badań, że mniej więcej takie, wiecie, normalne EC, które powinny przyjmować nasze rośliny, to jest 1200. Tylko ja się tak nie do końca z tym zgadzam. Ze względu na to, że im roślina jest większa, tym rosną też jej potrzeby, prawda? Więc jeżeli my mamy malutką roślinkę, to okej, zgadzam się. 1200, no to jest okej, prawda? To nie jest duża roślinka, więc jakby w porządku. No ale kiedy ta roślinka jest, nie wiem, 4 razy większa, tak jak na przykład te tutaj, co ja mam, zobaczcie, jak tutaj jest zielono, to nie są małe roślinki. Wydaje mi się, że ich potrzeby wtedy też rosną, prawda? Że te 1200 może być niewystarczające do tego, żeby taką roślinkę wykarmić. No i ze względu na to, że właśnie badań nie ma, to jakby sami troszeczkę dochodzimy do tego, jakie EC, które roślinki lubią, i tak na przykład maranty są bardzo delikatne i marantom nie podajemy więcej niż 800 EC. Tak? Czyli ja tutaj mówię już o EC, o takim EC, które ma wyjść wam z nawozu. Czyli mówię tutaj o EC, kiedy już odejmiecie swoją EC swojej wody, prawda? Czyli mówię tutaj, wiecie, totalnie o EC, o nie żadnym EC plus. Nie, nie mówię tutaj, że ma być 800 plus razem z wodą waszą. Nie, ma być 800. Tak więc generalnie to jest bardzo delikatnie, bardzo malutko i to jest maks. I to jest maks. Więc tak jak z naszego obliczenia wychodziło, że 1300, prawda, minus moja woda, to wychodziło nam 500, to śmiało można podać marantom. One są bardzo delikatne. Kiedy zaczniemy przesadzać u marant z EC, faktycznie dostaną one plam. Prawda? I tak jak jakiś czas temu rozmawiałam z Ulą na temat mojej maranty, Ula już zauważyła, że ona dostaje plamek. Ja szczerze powiedziawszy myślałam, że to są plamki, których ona dostała od lampy, że była po prostu zbyt blisko. Potem też ewentualnie rozważałam, że może to jest przypalenie, bo ja ukorzeniałam te maranty, prawda? Więc jakby wiecie, one były niedługo wcześniej ukorzeniane, prawda? Ale nie. Ula miała rację, przesadzałam z EC. Choć to też jest ciekawe, bo przy moich dużo większych marantach, mówię o tej tricolor, tak? Z tym takim czerwonym nerwem. To jest taka podstawowa maranta, właśnie z tym czerwonym. Ona jest dość spora, ona przyjmuje każdą ilość i nie robi mi żadnych plamek. Więc generalnie wydaje mi się, że
delikatność maranty też zależy od samej maranty i od wielkości tej maranty. Jeżeli my mamy dużą doniczkę maranty, tam jest jej dużo, no to jakby wiecie, zapewne będzie potrzebować troszeczkę więcej niż 800 tego EC. No ale zakładając, że wszyscy mamy jeszcze wciąż niewielkie te maranty, to jest maks 800, maksymalnie to jest 800, tak? No i temat sporny, alokazje. Alokazje. Co tu zrobić z tymi alokazjami, żeby one nie zjadały swoich liści, prawda? No drogą pantoflową gdzieś tam z Ameryki rozeszło się, że ktoś tam zaczął dodawać właśnie alokazją EC na poziomie 1800 i tu znowu nie mówię, że to jest 1800 plus, tylko to jest 1800 czyste, prawda? Nawet do 2000. To jest bardzo dużo. To jest ogromnie dużo, ale to się zaczęło sprawdzać. No i ta wieść, że tak powiem, się rozeszła i teraz wszyscy, że tak powiem, tak robią, wszyscy dodają swoim alokazjom, że tak powiem, wiecie, od serca. Od serca, żeby one siebie nie zjadały. Generalnie alokazje są roślinami bulwiasto-kłączastymi, prawda? One tworzą bulwki, takie wiecie, cebulki, prawda? Potem te cebulki są aż tak duże, że to wygląda praktycznie jak kłącze takie, wiecie, to takie, no nieważne zresztą, prawda? No ale generalnie karmienie takiej rośliny taką ilością EC powinno przynieść problemy, a ich nie przynosi, co ciekawe, więc jakby czekam na te badania. Chciałabym strasznie, żeby naukowcy wzięli się za takie badania i przebadali chociażby, nie wiem, monsterę i alokazję. Prawda, żebyśmy mieli jakiś, wiecie, rozrachunek w tym wszystkim, prawda? No, alokazje, jako że są właśnie roślinami cebulasto-bulwiastymi, one robią liście, tracą liście, robią liście, tracą liście. No taki jest cykl życia takich, wiecie, cebulkowo-bulwiastych roślinek, prawda? Ale kiedy faktycznie dajemy tego EC dużo więcej, no to tych liści potrafimy mieć dużo, dużo więcej, te starsze liście nie są tak szybko tracone i tak dalej, więc jakby widać to naocznie, nie tylko ja to widzę, ale dużo osób to widzi, że kiedy alokazji zawalimy tego EC, wiecie, jak staremu na obiad ziemniaków, no to faktycznie to działa, tak? Mimo że badania wskazują na to, że 1200 no, powinno wystarczyć, prawda? Ale tak jak mówię, to jest temat troszeczkę sporny, bo to się gryzie trochę z tymi badaniami. Tylko że, kurczę, zróbcie badania na roślinach ozdobnych. Bo ja do tej pory nie znalazłam, chyba że one już są, a ja jestem ślepa. Jeżeli wy wiecie o takich badaniach na roślinach ozdobnych, gdzie to te badania są faktycznie naukowe, są potwierdzone i tak dalej, wiecie, nie są to po prostu takie eciepecie, jak ja teraz do was mówię, to ja chętnie się zapoznam. Bardzo chętnie się zapoznam, ale tak jak mówię, do tej pory nie znalazłam, nic mi w oko nie wpadło. A wiecie, przeglądam co jakiś czas, prawda, mówię, co kilka miesięcy zerkam, przeszukuję internety, czy są jakieś badania, ale no niczego nie znajduję, tak, więc jakby bardzo słabo, bardzo kiepsko, bardzo to jest przykry temat, bo jakby EC jest podstawą. My musimy wiedzieć, ile tego EC tak naprawdę dodać tej roślinie, żeby jej nie popalić, żeby jej nie przenawozić, bo to wiecie, to jest... Bardzo łatwo jest przenawozić roślinę, tak? Kiedy jej nawalamy, tego nawozu nawalamy i nawalamy. Oczywiście roślina też głupia nie jest i w pewien sposób ona nie zje więcej niż potrzebuje, tak? No ale kiedy my tak, wiecie, nawalamy i nawalamy i nawalamy i tego jest coraz więcej, a czegoś innego jest coraz mniej, no to wtedy powstają właśnie braki nawozowe i czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało i potem się okazuje, że na przykład, nie wiem, mamy nadmiar azotu albo niedobór fosforu, prawda? Więc jakby wiecie, no... Nie jest to aż tak lekki temat, natomiast samo EC, jak już je zmierzyć, to wydaje mi się, że wytłumaczyłam całkiem logicznie. Tak mi się wydaje, że teraz już będziecie wiedzieć, co to znaczy ta martwe EC, czyli EC0, co to jest EC z plusami, jak to wszystko policzyć. To trudne nie jest. Naprawdę, to trudne nie jest. Trzeba się pobawić kilka razy, a potem już będziecie wiedzieć, ile tego dokładać i tak naprawdę już za każdym razem nie trzeba będzie robić tych pomiarów. Później to już wypadałoby co jakiś czas zmierzyć pH, czy nic tam się przypadkiem wam nie rozjeżdża zbyt mocno. Ale tak naprawdę, kiedy dojdziecie sobie do perfekcji w swoim nawozie i też kiedy po jakimś czasie zauważycie, że wasza woda nie tak mocno się zmienia, bo tak jak mówię, to jest wszystko zależne od tego, skąd wy tą wodę macie. Czy ją macie z jakiegoś źródła, czy ze studni, czy po prostu woda miejska z kranu, prawda? No to wiecie, ta woda się może od siebie różnić mocno. Może być, wiecie, twardsza, miększa i tak dalej, więc jakby wiecie,
W momencie, kiedy wy zauważycie, jak bardzo wasza woda się zmienia bądź się nie zmienia, to będziecie mieli prościej w tym, że będziecie już ten nawóz robić automatycznie, tak? Pobierzecie sobie, nie wiem, przykładowo 5 ml tego, 5 ml tego, dodacie do tego jakieś dodatki względem waszych potrzeb, tak? Wymieszacie to, wyregulujecie pH i za każdym razem otrzymacie mniej więcej ten sam wynik, prawda? No bo to wiadomo, czasem dodacie troszeczkę więcej tego, troszeczkę więcej tamtego, więc jakby wiecie, to nie trzeba się bić co do, że tak powiem, zera po przecinku, to ma być po prostu do siebie zbliżone, tak? Ale kiedy na przykład ja mam na myśli, żeby marantą dawać 800, to nie mam na myśli 1200, prawda? Więc to nie jest aż takie rozjechanie, tak? Bo tam, że tam będzie 820, to raczej nie wydarzy się nic aż tak bardzo ogromnego, prawda? No ale wiecie, 800 to nie jest 1200, no nie? Jesteś moje słodziakie? Moja kozia bludka, co nam tam kapie? Ty słyszałaś, co nam kapie? Nawilżać nam kapie. Idziesz sobie ode mnie? O ty. O nie, będzie siedzieć na kolanach. O, leży. Ale rękę mi przygniotła. Nie wiem, czy to ja to sięgnę? Mój mały dziubak. Dobra, kochani, chyba będziemy kończyć. Bo tak naprawdę no OEC to już nie za wiele wam powiem, bo tak naprawdę to jest temat mocno wyczerpywalny, prawda? Nie da się o tym zbyt dużo tak naprawdę gadać. Głównie chodziło mi o to, żeby wytłumaczyć wam, dlaczego tak istotne jest nawożenie w hydroponice, prawda? Mamy tutaj podłoże jałowe, ono nic w sobie nie ma, więc to my musimy tej roślinie coś dać, prawda? A tak jak w ziemi, no to roślina w ziemi zawsze jakieś minerały ma, prawda? Wiadomo, część tych minerałów roślina po prostu zje, część wypłuczemy wodą, część po prostu, wiecie, czy tam się ulotni, czy cokolwiek rozsypie nam się, więc o, razem z tą ziemią rozsypaną też uciekają minerały, prawda? Trzeba to co rok wymieniać taką ziemię, natomiast w hydroponice w teorii nie musimy przesadzać naszych roślinek co rok, musimy to robić wtedy, kiedy roślinka staje się wywrotna, kiedy ona staje się już tak bardzo duża, że wiecie, że nie jest w stanie udźwignąć jej nasza osłonka, więc jakby wtedy wypadałoby przesadzić naszą roślinkę, ale do momentu takiego, kiedy nasza roślinka stoi stabilnie i jakby wiecie, nie buja się to, prawda, nie stwarza zagrożenia dla was, dla waszych dzieci, dla waszych zwierząt, to tak naprawdę my nie musimy jej przesadzać, ze względu na to, że podłoże tak czy siak jest jałowe, a wszystko to, co jest mineralne, znajduje się w osłonce. Więc jakby wiecie, coś kosztem czegoś, prawda? No natomiast mam szczerą nadzieję, że wytłumaczyłam całkiem porządnie wam temat tego EC, po co to EC, dlaczego to EC, dlaczego te nawozy mineralne i tak jak mówię, polecam wam skupić się na nawozach hydroponicznych, które mają dwie butelki. Ja mam kannę, ale mówię, to nie musi być kanna, chociaż polecam. Sprawdza się idealnie, sprawdza się bardzo fajnie. Natomiast tak jak mówię, nie pchajcie się w nawozy hydroponiczne jednobutelkowe. One nie mają w sobie tyle minerałów, ile mieć powinny, bo nie można ze sobą łączyć wszystkich minerałów, po to one są porozdzielane, żeby nie zaszła w nich reakcja, żeby nie zaczęły się one ze sobą krystalizować i tak dalej. Poza tym, jak zmieszacie sobie, o, co jest ciekawe, bo nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, jak zmieszacie sobie obydwie butelki nawozu, prawda, odstawicie w porządne miejsce, czyli w, wiecie, chłodne miejsce, takie ewentualnie o temperaturze pokojowej, ale wiecie, ciemne miejsce, żeby nie padało na to światełko i nie wpadał tam żaden kurz, czyli jakieś przykryte czymś, prawda? Odstawicie sobie to na powiedzmy, nie wiem, 2-3 dni, tak? To na górze będzie taki film z takich płyteczek jakby, takich delikatnych. No to trzeba zobrazować sobie, tak? Ja akurat nie mam żadnego nawozu rozrobionego, który stałby... to wam tego nie pokażę, szkoda, więc ja nie pomyślałam o tym. Ale możecie to sobie sami zaobserwować, że robią się takie delikatne płytki, taki film, mimo że to i tak było zakryte, więc to nie jest kurz. To jest właśnie rozdzielanie się, wiecie, tych różnych minerałów, dlatego to trzeba z powrotem przemieszać i tak dalej i sprawdzić pH przy okazji. Trzeba by było, bo jak to postało, wiecie, kilka dni, to mogło się tam różne rzeczy wydarzyć, więc wypadałoby sprawdzić pH. O, to i może też przy okazji na szybko wam też wspomnę, że kiedy rozrobicie sobie nawóz hydroponiczny i jakby, nie wiem, no okazało się, że o... Zużyliście tylko pół, tak? I zostało wam pół. Możecie to sobie spokojnie przechowywać, nawet tak myślę, do 2 tygodni,
Tak na spoko, nawet może do trzech, chociaż wydaje mi się, że i tak to szybciej zużyjecie, tak? No bo to trzeba wymieniać, nie? Dolewać i tak dalej, więc jakby, no załóżmy, że tam przez te 2 czy tam maksymalnie 3 tygodnie w dobrych warunkach możecie go sobie przechowywać, byle był zamknięty, odizolowany od światła, żeby nie padało na niego żadne światło, żeby nie stał w zbyt gorącym miejscu, czyli żadne tam grzejniki, piekarniki, nie przy lodówkach, jakieś po prostu szafce. Tak niekoniecznie musi stać w lodówce, bez przesady. Szczególnie, że nawóz hydroponiczny musimy robić w temperaturze pokojowej, więc jakby jak najbardziej niech on sobie stoi w temperaturze pokojowej, ale tak wiecie, bez słoneczka i zakryty, wtedy kiedy ponownie chcecie go użyć, trzeba go porządnie wyszejkować, porządnie wstrząsnąć, porządnie ze sobą zmieszać, sprawdzić pH dla wszystkiego i można rozlewać, także wiecie, to tak przy okazji, bo jak najbardziej jest to w temacie, wydaje mi się, EC, prawda, bo to nawóz. No, a tak poza tym to wydaje mi się, że to chyba będzie wszystko. Nie mam nic mądrzejszego do powiedzenia. tak mi się wydaje. Nagadałam się. Widzę, że tutaj materiału mam, uj, grubo ponad 1,5 godziny. Tak patrzę na tą kamerę. No, ale to też nic dziwnego, tak? Raz mi zadzwonił telefon. Dziewczyny się tłukły kilka razy. Więc no, się przedłużyło się. Mam nadzieję, że niezbyt chaotyczny ten filmik. Powiem wam, że nie przeszkadza mi takie nagrywanie, kiedy mamy jakąś pogadankę i jakby nie muszę niczego pokazywać. Tak, to jest proste, bo widzę, że tracę tą ostrość. Ja to widzę, ale jakby no, na to nie mam żadnego wpływu. Nie wiem, dlaczego tracę tą ostrość. Dlatego, że się ruszam? Chyba tak. Ciekawe. Wiecie, dla mnie to ciekawe, bo ja nie nagrywam w taki sposób, tak? W taki sposób to jest dopiero drugi filmik, więc jakby wiecie, nie wiem, tak? Takich rzeczy, dlaczego mi ucieka ta ostrość. A specjalnie założyłam mniej pstrokatą bluzkę, taką po prostu cielistą, żeby to. A to może właśnie o to chodzi? Może ja powinnam założyć bardziej pstrokatą, żeby trzymało ostrość na czymś. O, to jest dobre. To jest dobre do zapamiętania do kolejnego takiego filmu. No, no ale dobra, kochani, temat EC wydaje mi się wyczerpałam. Teraz już wszyscy będą wiedzieć, co to jest EC+, EC0, EC martwe i tak dalej. Jak to policzyć? Więc dobrze, więc się cieszę. No i cóż, no i tak. To w takim razie życzę wam udanego weekendu, słonecznego weekendu, cieplutkiego weekendu. O Boże, jak fajnie. Tak cieplutko się robi. Więc no takie cieplutkie weekendy to byłyby miło, co nie? A nie, że my w robocie musimy gnić w tygodniu, jak jest gorąco, a w weekend ma padać. To tak to ja się nie zgadzam. Co ty mi kapiesz tu non-stop? O Jezus, to wszystko płynie. No wszystko płynie, bo wyłączyła wentylator, nie? Żeby wam tu nie szumiał. No, dobrze kochani, w takim razie cudownego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek, w poniedziałku w Growboxie. Pa!